Siema, tutaj Tiger i dzisiaj nie ma odcinka z Roblox więzienia. Jak widzicie, macie tu gameplay, ale on jest nieważny. Ważne jest to, co mówię. Otóż chodzi o to, że chciałem nagrać odcinek, nie? Ale po pierwsze, pełno ludzi się do mnie zaczepiało po prostu. Cały czas mnie zaczepiało. Napisali mi, I'm making video, czyli robię odcinek. Jakby ktoś nie wiedział. No i... Ale oni mnie ignorowali, no. No sorry, dzisiaj nie będzie. Jeśli się ludzie ogarną na serwerze w Brookhaven, to... Albo zrobimy na innej grze. Dam jutro dwie szanse. A jak te dwie szanse się wykorzystają, odnowię swój serwer. Wiem, Szymonek, że tego chcesz. Bartorka, przepraszam. No już mi się myli, najpierw byłeś Szymonek, potem Bartorka. No sorry. Po prostu jestem zdenerwowany. No więc, kiedy byłem w połowie robienia tego odcinka, to nagle podszedł do mnie jakiś facet. I wiecie, co się okazało? Że to był facet, któremu pisałem, że robię odcinek. Potem podchodzi do mnie. I mówi... Go. No chyba każdy wie, co to znaczy go. Bo to ja mówię, robię odcinek, więc może wyjdziesz. Ale po angielsku to napisałem. To on powiedział, nie. To powiedziałem, to może zrobimy tak, kiedy nagram odcinek, to wtedy pójdę. A ja ten dalej się nie zgadzał. Więc w końcu czekałem. Czekałem. Ten wyciągnął broń, zaczął strzelać, więc ja się zdenerwowałem, wziąłem i zacząłem pa 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 pa, no. Takie dziwne dźwięki, no. Zacząłem po prostu nawalać w myszkę. No to potem się zgodził. Kurczę, nawet wiedziałem, że chyba myślał, że ja jakiś wariat jestem. W sumie to trochę racja, jestem wariat. Kto przyzna, że jestem wariat, pisze w komentarzach. Tak. No. No to ten, kiedy już miałem nagrywać, to ten podszedł. I mówi. Kart? Znaczy, auto? Tak. Ja mówię, nie mam żadnego auta, daj mi robić odcinek. On mówi. Auto? Tak. No to w końcu nie wytrzymałem, wyszedłem i... Już nie robię. Jutro będzie. Chyba. Jutro nie będzie. Chyba. Nie wiem. Nie wiem. Nikt nie wie. Nikt nie wie, co będzie jutro. Nikt nie wie, co będzie pojutrze. Nikt nie wie, co będzie za rok. No więc. To tyle, co chciałem wam zakomunikować. Przykro mi tym, którzy tak bardzo czekali na ten odcinek. Przepraszam. Miejcie pretensje do tych ludzi, bo mnie zdenerwowali. Muszę się uspokoić. Do zobaczenia. Do jutra. No nie wiem, może jutro nie będzie odcinek z Roblox więzienia. Nieważne. Znajdzie się coś, wymyślimy coś. Cześć.